Witam wszystkich serdecznie, Wilińskowski Marcin z tej strony, Chicago Bulls Polska. Mamy dzisiaj przyjemność zainaugurować pierwszy w historii podcast stricte fanowski, który dotyczyć będzie tylko i wyłącznie wydarzeń, newsów, plotek i tego, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli możliwość pobawienia się w biurze Chicago Bulls. Ze mną jest Szymon, czyli dobrze wszystkim znany na stronie Tupalnik. Cześć Szymon. Witam wszystkich. Jest i Bartek, czyli równie popularny Dwa Łańcuchy. Siema. Dzisiaj będzie krótko i zwięźle, z racji tego, że to nasz debiut. Omówimy sobie trzy rzeczy. Pogadamy o drafcie i o tym, co myślimy na temat wyboru Wendella Cartera Juniora. Porozmawiamy o wyborze Chandlera Hutchisona i porozmawiamy o tym, jaki powinien być kontrakt i ile powinien być warty kontrakt dla Zacha Lawina. To zaczynamy w takim razie od naszego siódmego piku, czyli od Wendella Cartera, i Bartek przez pół roku opisywał prospekty z college'u, opisywał również jego sylwetkę, więc Bartek, ty zaczynasz. Co myślisz na temat wyboru takiego combo power forwarda i centra? No więc tak, ja na pewno liczyłem na co innego, już oczekiwałem czego innego po tym sezonie. Myślałem, że będziemy nieco wyżej w drafcie i że ta loteria potoczy się dla nas inaczej, że nawet jeżeli skończyliśmy tak jak skończyliśmy sezon, to jednak pofarcimy i gdzieś wyżej się ulokujemy, przynajmniej w top 5. I liczyłem tutaj na Bambę czy zdrowego Portera Juniora, pewnie jak większość fanów w Chicago, którzy byli nieco wściekli, kiedy nie sięgnęliśmy po MPJ-a z siódmym numerem, no ale wiemy jak to się skończyło i chyba nikt już nie ma pretensji, przynajmniej ja nie mam. Więc wydaje mi się, że z siódmym pikiem ktoś taki jak Wendell Carter Jr. to na pewno był dobry strzał. Jest to gość też pewnie niedoceniany ze względu na to, że grał z Bagleyem w Duke. No i zobaczymy jak sobie będzie radził z Laurim. Na pewno jest opcja, żeby panowie się zmieniali na czwórce i na piątce. Na pewno ma szeroki wachlarz zagrań. Pisałem o nim dużo, więc wiem czego się po nim spodziewać. Nie wiem jak to się przełoży na NBA, zwłaszcza że warunki, jeżeli ma grać na piątce, no 6-10 wzrostu, tak? Z tego co... No właśnie, bo to jest ważny temat. On ma niecałe 210 cm, prawdopodobnie w butach, jak to mierzą w Stanach, tak, ale zasięg rąk prawie 230. Highlighty highlightami, czy on fizycznie jest w stanie grać przeciw wysokim graczom jak Embiid, jak Drummond? Ciężko stwierdzić, ale jeżeli chodzi o jego warunki, to chyba jego zasięg nie jest mniejszy, a wydaje mi się, że porównywalny z Jarenem Jacksonem Juniorem, który był wybrany dużo wyżej i nikt jakoś nie ma wątpliwości co do tego, czy on sobie poradzi, więc to też trzeba mieć na uwadze. Zwłaszcza, że gramy dużo small ball, nie każda drużyna ma jakichś ogromnych centrów. Lauri też może swoje sobie gdzieś tam miejsce znaleźć pod koszem. No, zobaczymy jak Fred to ułoży, to chyba wszystko od tego zależy. Ja nie bardzo cieszyłem się z tego wyboru na początku, bo uważam, że power forwarda już mamy wybranego na lata, który ma być kamieniem węgielnym całego tego projektu, który sobie Forman z Paxsonem wymyślili. No ale zobaczymy jak to będzie. Myślę, że wybraliśmy najlepszego z dostępnych i chyba do tego to się wszystko sprowadza i nie można mieć za bardzo zastrzeżeń co do samego wyboru. No właśnie, bo jeśli mówimy o wysokich, tutaj Szymon, zaraz ty będziesz kontynuował ten wątek, to mimo, że chyba wraca moda na takich dużych graczy, którzy mają monstrualne warunki fizyczne, to mimo, że właśnie do ligi wchodzą takie bestie jak Embiid, jak Towns, to takie dwa nazwiska, które przychodzą mi w pierwszej kolejności, to mimo tego, że mają gigantyczne warunki, to odchodzą od kosza i to powoduje, że kolejni wysocy, którzy muszą wejść do ligi, tak samo od kosza odchodzą coraz dalej. Tak więc to chyba może być... tym można chyba ten wybór Cartera usprawiedliwiać, nie? Szymon? Zdecydowanie. Znaczy, ja co do jeszcze tak co do warunków Cartera chciałem przytoczyć, że jego warunki są bardzo podobne do warunków Clinta Capelli, a pamiętamy chyba wszyscy, co zrobił w playoffach między innymi z Townsem właśnie Clint Capela, także myślę, że o jego warunki akurat bym się nie obawiał. Jest też dosyć, wygląda na dosyć mobilnego, przynajmniej jak na warunki NCAA, także myślę, że tutaj średnio dwa bloki na mecz, także myślę, że będzie się bardzo dobrze uzupełniał z Laurim pod tym względem.
Zwłaszcza, że taki Jokić dużo wyższy nie jest. Chyba podobnie to wygląda. Wiemy, jakim jest zawodnikiem i jaki kontrakt teraz no dostał. No tak, on też nie ma pewnych 700 wzrostu. To na pewno. Nie ma. Ma 2,8 jakoś z tego, co się orientuje, więc chyba... No, tak jak Carter, chyba też 6,10. O, także tutaj wzrost w dzisiejszej lidze nie jest najważniejszy. Jeżeli będzie pracował nad wyskokiem, nad siłą fizyczną, to tutaj nie obawiałbym się. No jest, o inteligencji Wendella Cartera tutaj no, różne rzeczy pisano. Wiemy, że dostał się na Harvard, tak zrezygnował z tego Harvardu, także myślę, że nadrobi to, co nie dorobi fizycznie, nadrobi też inteligencją na boisku, także jestem dosyć spokojny, jeżeli chodzi o jego wybór. Pytanie, jak dobrze się rozwinie poza tym scorera, tak? No bo tutaj tego nie mieliśmy okazji zobaczyć, ile w Duke, także ciężko jest to przełożyć, że tak powiem, na NBA. Ja jako wieczny i poprawny optymista widzę to też w ten sposób, że mając takie trio, jeśli chodzi o, znaczy w sumie kwartet, jeśli chodzi o nasz frontcourt, bo mam tutaj na myśli Markkanena, Portisa, Lopeza i właśnie Cartera Juniora. W ogóle nie biorę pod uwagę, że w tym momencie jakiekolwiek minuty może dostać Asik albo Felek, o ile zostaną oczywiście w Chicago. Ale ten kwartet właśnie to jest kombinacja rutyny, doświadczenia, obrony, ataku, mobilności, szybkości. Tak naprawdę można tych czterech graczy konfigurować w dowolnym układzie, bo Robin Lopez tak naprawdę na parkiecie, jak będzie dostawał minuty, to pasuje do każdego. I do Portisa, i do Lauriego, i do Wendella Cartera. Podobnie do każdego z innych pasuje, czy to Lauri, czy Lauri właśnie, czy Wendell Carter. I to może być bardzo, ale to bardzo duży plus Chicago, że mamy czterech graczy, którzy biegają. Trzech z nich potrafi rzucić z dystansu, bo Robin jednak się tego raczej nie nauczy. I pod tym kątem Chicago może mieć jeden z najbardziej efektywnych i najszybszych formacji podkoszowej w NBA. Zgadzacie się? Jak najbardziej. Też pamiętam, że to się świetnie przekłada, co potwierdzone wieloma statystykami, wieloma latami doświadczeń, co się świetnie przekłada z NCAA na parkiety NBA, to są właśnie zbiórki, a Wendell Carter był w tym naprawdę efektywny, jeżeli chodzi o zbieranie na parkietach akademickich, także to, co stało się tradycją, czyli Chicago w czubie, jeżeli chodzi o zbiórki ofensywne i defensywne, raczej tutaj możemy być spokojni, będzie podtrzymane w tym sezonie. To jest moje zdanie, przynajmniej osobiście. Tym bardziej fajny tweet się pojawił na temat tego, jakich wysokich wybierało Chicago w ostatnich latach. I te 5 ostatnich wyborów, tak jak pisaliśmy na stronie, to Noah Gibson, Markkanen, Portis i Mirotić, prawda? Tak więc można powiedzieć, że same dobre strzały, jeśli chodzi o graczy wysokich i niezależnie od tego, czy to był wybór w top 10, tak jak Noah i Markkanen, czy jednak te dalsze wybory? Jak najbardziej, także myślę, że tutaj o Wendella możemy być spokojni. To pytanie oczywiście, do jakiego poziomu się rozwinie w ofensywie, czy to będzie tylko solidny Al Horford, czy może ciut coś więcej. Nawet myślę, że tutaj możemy spokojnie spoglądać w przyszłość, jeżeli chodzi o nasz frontcourt. No jeszcze nie zapominajmy, że lata temu wybraliśmy Aldridge'a, więc tutaj też gdzieś tego nosa do wysokich. No tak, ale to... Co by o nich nie mówić, to Garpak z Mają, to już było lata temu, co prawda, ale jakoś do tych wysokich rękę mają. Ograniczyłem się do ostatnich 10 lat. A co do samego Wendella, to też uważam, że on na początku niekoniecznie musi wychodzić w pierwszej piątce, może faktycznie Lopez będzie wychodził. No moim zdaniem raczej na pewno nie będzie wychodził w pierwszej piątce, przynajmniej na początku. Mamy też dobrą opcję po prostu jako zmiennika dla Lauriego, jednak chłopak rzucał, co prawda na uczelni, nie wiem jak to się przełoży na NBA, ale ponad 40% z dystansu. Do tego dokładał te 9 zbiórek. A to z czystej ciekawości sprawdziłem, jeśli chodzi o procent w ogóle z dystansu wśród tych wysokich graczy, którzy byli wybrani w tym drafcie, no to Wendell miał zdecydowanie najlepszy procent. No i jeszcze bloki, całkiem nieźle. Ponad 2 bloki na mecz. Przy jego wzroście myślę, że dużo gorzej niż Aiton nie wyglądał, który miał być taką bestią, a jednak bronić mu się za bardzo chyba nie chciało.
krąży ten ciekawy filmik odnośnie pojedynku jeszcze chyba ze szkoły średniej Aytona tak, i Wendela Cartera, także... No dobra, to temat Wendela możemy w takim razie zakończyć, już mieliśmy nagrywać 15 minut, a już zaraz będzie 15, a to dopiero pierwsze pytanie. Dobra, to lecimy szybko, pick numer 22, Chandler Hutchison i o ile co do wyboru Cartera Juniora były obiekcje i był taki niesmak, szczególnie wśród nas, to większość osób, fanów jest zgodna, że Hutchison to może być steal, tak? I to steal na taką newralgiczną pozycję, na której mamy dziurę i baliśmy się, że ta dziura zostanie. To może niech teraz Szymon zacznie. Tak, Hutchison to potencjalnie jest zapowiadany jako gracz, który może walczyć nawet o Rookie of the Year, jeżeli dostanie o dobre minuty. No, jest gracz to prawie kompletny przecież w ofensywie, zarówno gra na piłce, rzuty, jeżeli chodzi oczywiście o poziom NCAA, rzuty, procenty i tak dalej, to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wygląda też, że jakiś czas przed draftem też dosyć dobrze chyba zadomowił się razem z Michaelem Porterem w Chicago, także myślę, że miasto nie będzie miało przed nim niedługo tajemnic. No, miejmy nadzieję, że jego wszechstronność też tutaj da, bo może grać i na dwójce, i na trójce, przynajmniej tak było w koledżu, także myślę, że tutaj jego wszechstronnością może być naprawdę takim kamieniem węgielnym również na naszą przyszłość. No patrząc w ogóle na social media, na Instagram i na Twitter, to chyba został tak nawet on cieplej przyjęty jak Carter Junior, bo po wyborze Chandlera posty dotyczące jego czy to na profilu Chicago Bulls, czy chyba NBC właśnie spod Chicago, to reagowali Lawin, Kilpatrick, Nwaba, Markkanen, tak więc no, duża część rotacji zareagowała pozytywnie jakimiś tam emotikonkami albo jakimiś pojedynczymi właśnie zdaniami na jego wybór do Chicago. No Lawin chyba też na wybór Wendela Cartera zareagował gdzieś na Twitterze, z tego co pamiętam. A to akurat mogło mi umknąć. No ale co do samego wyboru, no to na pewno sama kwestia, że to był już pick 22, a nie 7, to presja jest zupełnie inna i oczekiwania są zupełnie inne, jeżeli chodzi o fanów. Tutaj już nikt nie traktował Chandlera jako kogoś, kto został wybrany zamiast MPJ-a, którego wszyscy tak bardzo chcieliśmy. Ja też bardzo chciałem, mimo że w pewnym już etapie bardziej chciałem Bambę. Zobaczymy, jak Bamba sobie poradzi w NBA. No ale sam wybór Chandlera, no chyba nie było innej ciekawszej, lepszej opcji, zwłaszcza na trójkę, tak jak potrzebowaliśmy kogoś takiego. Gość jest po 4 latach na uczelni, każdy sezon progres w samych trójkach z 28% na 35%. 3&D się zgadza, 3,5 przechwytów też, co prawda Boise State to nie jest jakaś uczelnia stopu, ale też nie wiemy, jak jego statystyki by wyglądały, gdyby miał wokół siebie faktycznie lepszych. Z tego co wiem, to on był jednym z takich większych nazwisk w historii całej uczelni, jeżeli chodzi o rekrutację topowych licealistów. No, ja jako uniwersytecki laik bardzo mi się podobały, to nie był tekst na Chicago Tribune, ale gdzie indziej. Ktoś napisał, że gdyby Chandler dał workouty jakimkolwiek innym drużynom i on też przecież sam w siebie dał jednoznacznie do zrozumienia, że nie chce się nikomu zaprezentować, to byłby proponowany do top 15 nawet, tak więc to musi być styl, nie ma innej możliwości. Tym bardziej, że ja sobie wszystko zacząłem przekładać w ostatnim czasie na warunki fizyczne, parametry i wingspan, i Chandler ma taki, patrząc na jego rozmiar, to jest taka mini wersja Kawhi Leonarda, prawda? Bo Kawhi Leonard jak wchodził do NBA też nie był żadnym superstarem. Natomiast rozwinął się z czasem i Chandler mam nadzieję, że będzie podobną historią. No, nieco ponad 2 metry wzrostu, prawie 215 cm zasięgu, bardzo długie ręce, ciąg na kosz. Takiego gracza chyba Chicago potrzebowało. No i przede wszystkim jest solidnie zbudowany, byle kto go tam nie zdoła przepchać. No tak, no on już wygląda jak NBA ready, to zdecydowanie. Jego ciało jest gotowe na NBA i na to, żeby się trochę poprzepychać. No my,
myślę, że jeżeli ktoś liczył na Mikala Bridgesa, to z 22 w Chandlerze ma kogoś podobnego, też z podobnym stażem na uczelni, w podobnym typie i myślę, że nie będziemy stratni na tym wyborze. Na pewno ja jeszcze rozważałem gdzieś tam Keita Diopa, który chyba w Wolves... On chyba do drugiej rundy spadł, prawda? Tak, spadł do drugiej rundy. Tam się zachwycaliśmy chyba z Marcinem jego wingspanem, bo w gościu wyglądał po prostu jak pterodaktyl. No, dokładnie. Więc jakbyśmy wybrali Bambę i jego, to nie wiem, chyba byśmy mieli jakiś duet najdłuższych wingspanów w lidze. No ale bez powodu też pewnie nie spadł, bez powodu nikt tej obietnicy nie złożył Chandlerowi i myślę, że to było przemyślane. Nie mamy kim grać na trójce za bardzo i ja mam nadzieję, że odważnie na niego postawimy, bo nie mamy lepszych opcji. Ja jakoś nie widzę grania Denzelem, czy Holidayem, czy Nwabą na trójce, bo to się nie sprawdzi i nie sprawdzało to dobrze. A zanim przejdziemy do tematu Zacha, czy waszym zdaniem dni, ewentualnie miesiące Denzela w Chicago są policzone? W ogóle widzicie go w tym momencie w rotacji albo na dwójce, albo na trójce? No bo ja coraz mniej niestety. Coraz mniej na pewno. Na pewno coraz mniej na dwójce, skoro zostanie Nwaba, który jest zawodnikiem o innym profilu niż Zach, który powinien go nieco równoważyć w defensywie. Więc ja się skłaniam ku czemuś takiemu, żeby mieć opcję niekoniecznie o takim samym profilu na daną pozycję, w zależności od tego, jak wygląda mecz. No bo nie możemy mieć dwóch gości na dwójkę, którzy będą jednowymiarowi, będą grać tylko do przodu, a nie będą za bardzo pracować w obronie, bo to nie zawsze nam da wygraną, jeżeli chcemy wygrywać. No Denzel na dwójce, nie wiem, na trójce na pewno nie. Na dwójce jako ten trzeci w rotacji, nie wiem, czy jego potencjał nie jest zbyt duży, żeby go marnować jako trzecia opcja. Na dwójce u nas może coś ciekawego, bo się udało za niego wyrwać. Możemy zbierać asety, nikt nie mówi, że musimy dostawać pierwsze rundy, ale możemy zbierać te piki jak Boston swojego czasu. Tak, ja myślę, że Denzel powinien dostać parę minut na początku sezonu, żeby się po prostu sprawdzić, bo powiedzmy Kilpatrick wpada, wypada do tej NBA. Nwaba też tak trzymał, ostatkami się złapał w Chicago, także myślę, że błędem by było całkowite skreślenie oczywiście Denzela, dać mu jakieś szanse i może na przykład wymienić w trakcie sezonu czy koło deadline, bo i tak mamy, ilościowo mamy zbyt wielu zawodników. Myślę, że teraz powinniśmy paru ich, że tak się wyrażę, spieniężyć i z tych powiedzmy mniej perspektywicznych względem nas i wówczas. I myślę, że ten Denzel byłby tutaj dobrą opcją do czegoś takiego. Odnośnie Kilpatricka, to nie wiem, czy widzieliście dzisiejszy tweet samego rana na jego koncie, który brzmiał w przetłumaczeniu: fajnie jest, moment, żebym teraz nic nie przekręcił. Pojawił się jak zwykle u niego wątek, że undrafted, niewybrany, i że fajnie jest oglądać chyba rynek wolnych agentów albo otwarcie rynku w najlepszej organizacji na świecie. Nie widziałem tego. Ale miło to słyszeć, moim zdaniem. No, myślę, że fajnie by było, gdyby się tutaj zadomowił, bo bądź co bądź Kilpatrick to taki solidny roleplayer. Nie za bardzo wiem, czemu on tak często zmienia tych pracodawców, tym bardziej, że w zdecydowanej większości byłby w tych lepszych drużynach jak gorszych. No ale oby u nas został trochę dłużej. Myślę, że to kwestia była dziwnych sytuacji. No, na Brooklynie myślę, że już nie pasował wiekowo, woleli postawić na nieco młodszych graczy. Z kolei w Milwaukee był zbyt krótko, żeby w ogóle cokolwiek mieć możliwość zaistnienia. To były ta końcówka sezonu, także myślę, że nie było sensu dla Milwaukee, żeby on gdzieś tam go wprowadzać na nowo i dlatego cieszmy się, że spadł do nas. Teraz sprawdziłem jeszcze raz ten Twitter Kilpatricka i to trochę ściemniłem, bo najpierw dodał post Undrafted Shop, gdzie pozuje w koszulce Undrafted, a potem dodał tweeta Free Agency where things get interesting in the best organization in the world z hashtagiem NBA. No tak więc jak mu jest dobrze w Chicago, no niech tutaj siedzi. Jak najbardziej. No, za niewielkie pieniądze, dobry rezerwowy, czemu ja? No tym bardziej, że on na ten sezon ma jeszcze chyba gwarantowany kontrakt, tak więc... No właśnie gdzieś tu miałem otwarty nasz budżet i no ma za dwie bańki, no, a jeszcze na kolejny ma dwa sezony gwarantowane po 2 miliony. No to ja bym go trzymał tutaj i naprawdę robił wszystko, żeby był w Chicago szczęśliwy. Dobra, to teraz tak szybko, bez zbędnego owijania, bez lania jakiejś wody, Zach LaVine.
przejdzie do Sacramento, przejdzie gdziekolwiek indziej, czy zostanie w Chicago? Jak waszym zdaniem, bo teraz już były plotki, że Sacramento chciało dać mu 80 milionów na 4 lata. Parę godzin temu pojawił się jakiś tweet, że nie wiadomo, czy Sacramento jednak będzie zainteresowane aż tak dużym kontraktem. Jak waszym zdaniem kontrakt, ewentualnie propozycja tego kontraktu dla Zacha powinna być przez Gara Formana zaproponowana? Ile na ile? Moim zdaniem to będą 3 lata, z czego trzeci rok to będzie opcja drużyny i wysokość będzie to maksymalnie 15-16 milionów. A saga potrwa mniej więcej tak samo jak z Miroticzem, czyli prawie do początku kampu. No dobra, ja niestety boję się, że Zachowi, jeśli chcielibyśmy, żeby grał w Chicago, zapłacić ponad 20 baniek. Nie masz wrażenia, że jeśli Paul George został w Oklahomie, Kawhi Leonard, nie wiem, przejdzie załóżmy do Bostonu albo Philadelphii, LeBron James zostanie w Cleveland, to pewna organizacja z Kalifornii, zwana dalej Lakers, zaproponuje mu jakieś zbyt duże pieniądze? Jest to możliwe, aczkolwiek myślę, że Lakers będą jeszcze szykowali sobie wolną gotówkę na przyszły sezon, gdzie może być dostępny właśnie Leonard, właśnie może być dostępny Klay Thompson jako wolny agent. Tylko, że Lakers na ten moment, na przyszły sezon, mają gwarantowanych kontraktów na 18 milionów. Tak więc oni będą w stanie dać 3 maksy za rok. A jak podpiszą Lawina za nie wiem, 20, 24, 25 milionów, to tak naprawdę zbyt chyba tego nie odczują. Jest to możliwe, aczkolwiek ja myślę, że oni pójdą raczej w jednoroczne umowy. Plus ja uważam, że LeBron tam mimo wszystko podpisze na ciepłe wakacje, ciepłą emeryturę, że tak się wyrażę. To jest moje jakieś takie... No dobra, Bartek? Ja mam wrażenie, że Zachowi się za dużo wydaje. Wydaje mu się chyba, że jest zawodnikiem dużo lepszym niż jest w rzeczywistości i że osiągnął więcej niż osiągnął w rzeczywistości. To na dobry początek, mimo całej mojej sympatii do niego. Ale to jest to, o czym pisaliśmy na stronie, kurczę. Jeszcze tak naprawdę nic nie pokazał. Nie mówię to o karierze w NBA, tak? Bo tam miał 10 naprawdę zajebistych spotkań w Minnesocie, ale nic nie pokazał, niczego nie osiągnął. Indywidualnie nie ma jakichś kosmicznych cyfr. A saga z nim robi się, nie wiem, kalibru melodramy bądź dramatu z Kevinem Love, no, tak na przykład. No, jeszcze niedługo będzie nagrywał filmiki, jak Paul George o swojej decyzji podzieli na 5 odcinków i będzie je emitował na ESPN albo, nie wiem, jakiś sobie kanał utworzy. No nie, ja lubię Zaka, chciałbym, żeby został, był jakby nie było główną częścią tej wymiany za Butlera, więc pewnie też z tej perspektywy jest oceniany, tylko on przyszedł tutaj właśnie jako ten główny element wymiany. Powiedziano mu, że będzie gwiazdą. On się chyba poczuł zapewnie. Zapomniał o tym, że pierwsze pół roku to w ogóle go nie widział na parkiecie. Wrócił pod koniec. Za długo nie pograli we trójkę. Nikt do końca nie wie, jak będzie z jego zdrowiem. Nikt nie wie, jak się rozwinie. Gość ma 23 lata. Jest rok starszy od Chandlera, a chce zarabiać od niego 10 razy tyle. Gdzie tak naprawdę, poza tym, że 2 razy wygrał konkurs wsadów, no to nie może się pochwalić niczym więcej. Więc ten kontrakt powinien być adekwatny do tego, co zrobił, jakie umiejętności posiada i jakie ryzyko wiąże się z zatrzymaniem go, moim zdaniem. Ale to by było w idealnym świecie, czyli dostałby 1+1 z opcją drużyny albo zawodnika za 10 baniek maksymalnie, niech udowodni, co potrafi, jak faktycznie się rozwinie, dostanie maksa, ale jak już pisałem gdzieś na stronie, to jest drużyna, gdzie mamy 18, 19, 20-latków, którzy są milionerami, którym się wymawia od małego, że są najlepsi, że nikt nie może w nich zwątpić, ich ego jest pompowane i taki Zach, kiedy nie dostanie od nas maksa albo nie wiem, coś typu 20 baniek na 3 lata, stwierdzi, że w niego tutaj nikt nie wierzy, on jest dużo więcej wart, on pójdzie gdzie indziej, gdzie w niego wierzą, obrazi się na Chicago i pójdzie gdziekolwiek indziej, więc to jest kwestia tego, czy Forman wytrzyma ciśnienie i czy Zach się nie przekalkuluje w swoich żądaniach, żeby nie został na lodzie. Na nasze szczęście Forman chyba nie lubi przepłacać graczy, co przynajmniej pokazują te wszystkie lata po kontuzji Derricka Rose'a. I gdybym to ja był Formanem, na szczęście nie jestem, to podszedłbym do tego dwuwymiarowo. To znaczy, jeśli Zach by się upierał przy tym, że chciałby tą umowę wieloletnią, tak, na 4 czy 5 lat, to absolutnie z klucza bym powiedział, że to nie może być więcej jak 15, właśnie 16 milionów
na rok, o czym rozmawiamy, to i tak jest za dużo. Natomiast absolutnie przy długoterminowej umowie nie mogłoby być to więcej. Natomiast jeśli ze strony jego obozu wyglądałoby to tak, że chce maksa i dłużej go chce maksa, to okej, jeśli chcesz maksa, to dostajesz, ale 1 plus 1 i tyle. Chicago i tak w tym sezonie mistrzostwa nie zdobędzie, i tak komuś te pieniądze płacić musi. Tak więc jeśli rok Zach pograłby na naprawdę świetnym poziomie, byłby zdrowy, dałby fajny impact do tej młodej drużyny, to może by na te pieniądze faktycznie zapracował i po roku moglibyśmy to renegocjować, żeby wtedy dać mu wieloletniego maksa. Natomiast jeśli w trakcie tego roku odpukać, coś by mu się stało z kolanem, ewentualnie na tle młodej, ambitnej, chcącej coś osiągnąć za 2-4 lata drużyny, wyglądałby przeciętnie, to myślę, że po takim roku po prostu nikt inny, nikt z kontenderów nie byłby zainteresowany tym, żeby płacić gigantyczne pieniądze gościowi, który okej, jest młody, okej, jest fajny, natomiast nie robi różnicy na parkiecie, no i tyle. Myślę, że moją granicą przy długim kontrakcie, takim czteroletnim, to by było 70 milionów na to, co dzisiaj pokazuje, na to, jakie są obawy co do jego zdrowia i całej reszty, jeżeli nie chciałby 1 plus 1 albo dwuletniego w jakikolwiek sposób. No to tak, to 70 na 4 tam wychodzi 17 z hakiem na rok, to byłoby do przyjęcia. To jest umowa, którą da się w razie czego później wymienić, jak będzie problem. No. Dorzucić jakiś wybór. Zawsze się ktoś znajdzie, kto taką umowę zje, że tak się wyrażę. To jest dalej mniej niż zarabia Deng w Lakersach. Tak. A co do wymian? Myślicie, że Lakersi będą chcieli jakoś Denga upchnąć? Myślę, że nie. Myślę, że w sytuacji, kiedy Georgie holał, to już też nie. Absolutnie, bo razem z Dengiem musieliby puścić albo Ingrama, albo Kuzmę. Bola albo pewnie raczej nie, ale... Za rok będzie to łatwiej. Teraz im to rzucenie kontraktu kompletnie do niczego nie jest potrzebne, a za rok to będzie już tylko rok Denga. Także znaczy przede wszystkim to jeszcze nie jest rzucenie kontraktu, bo Deng ma jeszcze 2 gwarantowane lata, to jest 36 banik. To nie jest taka sytuacja jak z Asikiem, który w tym roku zarobi tam 13 chyba czy 12, a za przyszły, jeśli chcielibyśmy go zwolnić, zarobi 3, tak? To jest zdecydowanie więcej pieniędzy. Dokładnie. Nie pakowałbym się przy całej sympatii do Ludenga, nie pakowałbym się w tym momencie w niego, chyba że dorzuciliby nam Ingrama. Chyba że nazywamy się Tom Thibodeau i on na pewno go przygarnie do Minnesoty. Tak długo jak Ingrama nie ma na stole, to nie ma o czym mówić. No, dobra panowie, ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję. 31 minut to dwa razy dłużej niż myślałem, że będzie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Jeśli ktokolwiek ma jakieś uwagi do tego, jak nam ten podcast wyszedł, to w komentarzach koniecznie, ale to koniecznie prosimy was o byczy feedback, nie? Jak najbardziej. Dzięki. Zostawiajcie lajki, suby i wszystko, co możecie. Dzięki.